Wybór laptopa w sytuacji, kiedy mamy mocno ograniczony budżet, nie należy do najłatwiejszych, ale na szczęście nie ma rzeczy niemożliwych. Firma Kyano systematycznie wprowadza na rynek kolejne notebooki, których cena oscyluje wokół 1000 zł. Jednym z nich jest model Slim Note 15.6. Nie da się ukryć, że stylistyka Kyano Slim Note jednoznacznie nawiązuje do urządzeń firmy Apple. Mamy więc tutaj elegancką szarą kolorystykę, zwężającą się ku przodowi obudowę. Wykonana ona została z matowego tworzywa sztucznego i jest dość solidna, a zarazem kompaktowa. Liczba złączy jest w zupełności wystarczająca. Po prawej stronie mamy port USB 3.0, wyjście wideo mini HDMI oraz gniazdo zasilania. Na lewym boku umieszczono ponadto gniazdo sieciowe Ethernet, kolejne USB 3.0, gniazdo słuchawkowe oraz czytnik kart microSD. Jak sama nazwa laptopa wskazuje, ten model Kyano Slim Note wyposażono w wyświetlacze przekątne 15,6 cala. Dużym plusem jest jego rozdzielczość, czyli Full HD, co jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem w tej cenie. Zastosowano tutaj matrycę typu TN o wysokiej jasności, co zdecydowanie należy zaliczyć na plus. Jak można się jednak spodziewać, nie grzeszy ona szerokimi kątami widzenia. Poza tym jest błyszcząca, co oznacza odbijanie się otoczenia na jej powierzchni. Ekran osadzony jest na pojedynczym zawiasie, który umożliwia jego odchylenie o około 140 stopni. Spore rozmiary laptopa pozwoliły na zmieszczenie pełnowymiarowej klawiatury, a nawet panelu numerycznego, co jest fajnym dodatkiem. Klawisze mają przyjemny, dobrze wyczuwalny skok, więc pisanie na Slim Note jest całkiem wygodne. Mam jednak kilka uwag. Klawiatura lekko się ugina pod naciskiem, nie ma tutaj także podświetlenia. Poza tym komfort pisania obniża położenie touchpada, który znajdując się na samym środku panelu roboczego, czyli dokładnie w miejscu oparcia dłoni w trakcie pisania, powoduje jego przypadkowe naciśnięcia, co może przeszkadzać. Na pokładzie mamy tutaj procesor Intel Celeron, 4 GB pamięci RAM oraz dysk flash 32 GB. Co to oznacza w praktyce? Slim Note dobrze radzi sobie z obsługą przeglądarki internetowej czy prostych aplikacji. Jeśli więc korzystamy z laptopa głównie do pisania i buszowania po sieci, to będziemy zadowoleni. Bardziej wymagające programy, np. edytory zdjęć, a także uruchomienie kilku aplikacji jednocześnie, spowoduje już zadyszkę komputera. Laptop zaopatrzony jest w baterię o pojemności 10 000 mAh. Zapewnia to około 6 godzin czasu pracy na jednym ładowaniu, czyli nieźle. Duża w tym zasługa podzespołów, które cechują się niskim zapotrzebowaniem na energię. Laptop wyposażony jest ponadto w dodatkowy dysk o pojemności 500 GB, który pomieści wszystkie niezbędne dane. Dostęp do dysku jest ułatwiony dzięki klapce serwisowej, co pozwala na jego ewentualną wymianę na większy lub szybszy model. Kyano Slim Note 15.6 to laptop stworzony dla osób szukających komputera do prostych zadań, takich jak przeglądanie internetu, pisanie oraz oglądanie filmów. Jego największe zalety to duży ekran Full HD, pojemny dysk twardy, a także atrakcyjna stylistyka. Prezentowany model kosztuje zaledwie 1199 zł, co sprawia, że naprawdę każdy może sobie pozwolić na jego zakup.